Witajcie na moim kanale, z tej strony Forestman. Witajcie z lasu. Co dzisiaj będziemy robili? No, miałem wielkie plany. Miałem naprawdę wielkie plany, ale mi to za bardzo nie wypaliło. Jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Miałem zamiar dzisiaj zrobić coś takiego jak kopanie studni cygańskiej. Za chwileczkę wam pokażę gdzie. Studnia mi się przyda, żeby nie dźwigać wody z domu, tylko po prostu wykorzystać tutaj ten teren, gdzie ta moja miejscówka jest. A teren jest naprawdę fajny. I tak, zabrałem się do kopania tej studni. Za chwilę wam pokażę, gdzie to miało być i czym miałem kopać. No ale wszystko, jak to się mówi, się posrało. Ale to nic. Za chwileczkę wam wszystko wyjaśnię, o co chodzi. A tymczasem co? Delektuję się gorącą herbatką. Jak to się mówi, jest naprawdę bardzo fajnie. No więc tak. Dobrze. Tu jest moja miejscówka. Tutaj będzie fajnie. Ale tak. Przejdźmy dalej. Kawałeczek dalej wybija źródło. I tutaj właśnie, tu, w tym miejscu, chciałem wykopać studnię moją, taką ala cygańską, nie? Bo tutaj wybija źródło fajnej, czystej wody. Ale co się porobiło? To za chwileczkę. W każdym razie tutaj bije fajne źródło. Nie są to może jakieś tam wodotryski, ale jest czysta woda. Wystarczy wykopać większą dziurkę, obudować ją i będzie czysta. Przypuszczam, że dobra woda, ale to w następnym odcinku. Także zobaczcie okolice. Tutaj właśnie wybija źródło. Tu są takie zbocza wodonośne. Tam dalej też widzicie takie ala małe korytko. Ale właśnie tak jak powiedziałem, tutaj chciałem sobie wykopać taką dziurę. Cygańską studnię, czyli wykopać dziurę. Zrobić taką ala faszynę, żeby tam to się nie zapadało i żeby była woda zdatna do picia. Przed chwileczką wykopałem tą dziurkę taką malutką. A dlaczego malutką, to za chwilę wam powiem. No i ta woda nachodzi ładnie i się ładnie klaruje. Także przypuszczam, że będzie fajnie zdatna do picia, bo to jest woda źródlana. Ale dzisiaj tego nie zrobię do końca, bo coś się popieprzyło, ale to za chwileczkę. Więc tak, obiecałem wam pokazać, powiedzieć, dlaczego nie wykopałem tej studni. A nie wykopałem tej studni z tego względu, że zakupiłem taką saperkę, nie? Fajnie się składa, super fajna, wchodzi do plecaka bez żadnych problemów. Tak to wygląda. Ale co? Dwa razy dziobnąłem w ziemi i zobaczcie, za przeproszeniem, szlak ją trafił.
chińszczyzna nie z tej ziemi. Naprawdę, naprawdę masakra. Także przestrzegam, jeżeli ktoś ma zamiar kupić podobną saperkę z firmy Green Mill, także ostrzegam, że to jest naprawdę, no sami widzicie. Dziubnąłem, kurczę, dwa razy w tej miękkiej ziemi, no i poszło. Złamała się. Nie ma co gadać, kurczę, leci na reklamację. A ja muszę wrócić do swojej starej saperki, takiej z demobilu czechosłowackiego. No i tą studnię wykopię, kurczę. No, nie dzisiaj, ale następnym razem na pewno wykopię. Dobra, żeby ten film był jakiś taki fajny, robimy sobie jedzonko. Kupiłem puszkę w Kauflandzie. Zupa drwala z pulpetami. No i co? No, musimy sobie zdegustować tą puszkę. Otwieramy. Wrzucamy do gara. Wrzucamy do gara i zobaczymy, co to jest. Jest fasola. Jest fasola. Są jakieś pulpety. Troszeczkę się rozpieprzyły. Okay. Troszkę mi wypadło, ale spoko. Puszka na bok. Tu jeszcze na pokrywce jest tłuszczyk, a tłuszczyk jest dobry. Tłuszczyk jest dobry, więc sobie oskubiemy, tak. Oskubiemy sobie. No, powiem wam, że żarcia jest sporo. Dobra, odpalamy. Odpalone. Stawiamy na ogniu i grzejemy. Grzejemy. Dobra, niech się grzeje. Niech się grzeje. A tutaj sobie tak ustawimy i za chwileczkę będziemy konsumować. Ok, zupka jest podgrzana, zupka się podgrzała i zaraz zakręcamy ogień. No i co? No i kosztujemy. Auć, gorące. Kosztujemy tego specyfiku. Jak to smakuje bez przyprawiania? No. Troszkę pieprzu się przyda. Troszkę pieprzu się przyda. Dobra, wystarczy. Troszkę soli. Ups. Mikrofon mi uciekł. Okej. Okay. Trochę pieprzu, trochę soli. I co tu mamy? No, zarąbiście.
Są pulpety. Pulpety są. Są pulpety, zobaczcie. Jest fasolka pyszna. No i powiem wam, że naprawdę, naprawdę jest naprawdę super. Także co? Naprawdę polecam. Polecam zupa drwala z pulpetami. Naprawdę jest w smaku, jest naprawdę super. Dobra. Ja sobie skonsumuję wrażenia za chwileczkę. Jak skonsumuję, to sobie pogadamy. I tak to jest. Wszystko co piękne szybko się kończy. Także dzisiaj też kończymy ten filmek. Miało być pięknie, wyszło inaczej. Miałem kopać studnie, ale sprzęt się popieprzył. Ale to nic. W przyszłym tygodniu na pewno studnie powstanie. Także nie będę musiał nosić wody z domu, tylko będę używał wody z mojej studni. Fajnie było. Dziękuję, że byliście ze mną. Piąteczka dla was. Tradycyjna piąteczka. No i co? No zapraszam na filmek w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.